Ale gigant. Cześć wszystkim. Wykopuję powolutku cytrusy. Stwierdzam, że i tak długo w gruncie były. Połowa listopada minęła. Zobaczycie, jakie ma owocki. Pokażę wam mniej więcej raz, dwa, trzy. Jak wykopuję, gdzie wstawiam. Zapominamy o nich i one sobie zimują. Tam jest po prawej stronie cytryna zwyczajna. Tutaj cytryna Majera. Po lewej jest to pomarańcza Tarocco. I po jeszcze dalszej lewej macie cytrynę Ponderosa, czyli skierniewicka, nie? Patrzcie teraz, co ja robię co rok. Najpierw skracam te liście, co porosły. Dalej, bo to jest mi niepotrzebne. Znaczy gałązki wycinam. Na razie odrzucę. No, do góry to tak... Zobaczcie, jakie cytryny. Ciekawe, ile odpadnie, jak będę przenosił. Jakby teraz nie wiem, czy górę ścinać. Zostawię ją na razie, bo chciałbym z czasem, żeby wyżej owoce były, a nie tak nisko. Lipnie się kosiło w koło. W sumie na tak żółte odpadnie, to myślę, że już będzie do jedzenia. Aby zielone nie podpadało. Teraz za środek i do góry. O! Starać się, żeby jak najmniej ziemi odpadło. Powolutku. Powinno wystarczyć. I tak z każdym cytrusem. Dosypię ziemi kupnej, jakiś tam dla warzyw, czy tam dla kwiatów, bo będę jechał teraz. Nie wiem, kiedy ten film wrzucę, ale w sobotę pojadę po ziemię. A na razie tak będzie po prostu sobie stało. Nie wiem, czy widać, ale cytryny nie puszczają, wiecie, jakichś gigantycznych korzeni, że to idzie gdzieś tam nie wiadomo gdzie, nie? Także tak to wygląda. Jeszcze z bliska wam pokażę. Powróciłem trochę owoce, ale gigantyczne, nie? Kurczę. Coś pięknego, nie? Naprawdę cytryna zwyczajna. To jest ta, co w sklepie kupujecie. Jest mega odporna. Co rok ma pełno owoców. Jak widzicie, nieduże drzewko, to i tak ma dużo owoców. Tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 owoców na takim małym drzewku. Normalnie kosmos. Dobra, niesie to do piwnicy. Albo szklarni, zobaczę. Żebyście tam widzieli, jak kamera jest upieprzona w błocie. Grunt, że oko, czy jest czyste. No i dobra, zaparkowaliśmy. Aktualnie w szklarni jest... ile stopni? 16. Na razie sobie tu obecnie. Potem pomyślę, czy wstawię gdzieś na półkę, czy wstawię do piwnicy. Uwierzcie, że nawet z minimalnym dostępem do światła sobie poradzi. Dosypię ziemi, nie podlewam nic, nie ma to sensu. I zobaczymy, jak sobie poradzi. W tamtym roku zrobiłem taki test z cytryną skierniewicką i liści prawie nic nie zrzuciła. Wykopałem, wsadziłem. W tym roku wszystkie cytrusy dałem w grunt i zobaczymy, jak zareaguje reszta, nie? Jak ta zwyczajna i tak dalej. No i tak z resztą zrobię. I tak co rok. Na szczęście to nie ma jakiegoś wielkiego systemu korzeniowego. Widzieliście sami, raz, dwa, trzy i wyjęte. Nie ma z tym problemu. A co będzie na wiosnę, to się okaże. Zobaczymy. Śledźcie to, zobaczcie to.
No, dobra, idę resztę kopać, już nie będę kręcił, bo jakieś śniegi zapowiadają mrozy i tak dalej. Już będę miał spokój na ten rok, nie będę musiał się martwić i tak dalej. Trzymajcie się cytryneczką do herbateczki, nie? A, piękne. Trochę taki niedobór tutaj był, ale tutaj już ładny przyrost. No, może tą górę zostawię. Pomyślimy, zobaczymy. A wy byście obcinali czy zostawili? Ciekawe, jak to został do końca. Jak ktoś został do końca, to wpisz cytryna. Będzie się działo. Na razie.